Pan Łukasz pyta, kiedy wydam jaką książkę. No wydałem. Wydałem chyba 9 książek. Nie, przepraszam. Wydałem 2, 4, 7 książek wydałem. To wystarczy. A kto był nauczycielem Dudy? Pierwszym chyba, albo długotrwałym, był pan Irlik. Ten goniec nie czuje się dobrze. Pan Jarosław Dąbrowski, co pan sądzi o posunięciu 1B4? A co, jakie ma możliwości, panie Jarosławie? Panie Łukaszu, pan się zgłosi do pana Króciego. O panu wyślę po kosztach przesyłki. Dziękuję, panie Maksie. No, to tak się zdarza. No, wyczułem, że ten hetman po prostu wypadł. No, także panie Łukaszu, cały czas gram na tego gońca. A i ten koniec czuje się nieswojo. No dobrze, panie Łukaszu, zbierzemy, ponieważ robimy to chyba drugi raz, a przerwa wynosi dłużej niż rok, no to jakoś to zrobimy. Tylko tam są dwie książki, drugi tom. O, a, i tam dedykację można dostać. Nie, panie Grzegorzu, to pan jeszcze chwilę poczeka, no po prostu zrobimy wysyłkę hurtem. Książki są. Dedykację się autor wypisze. Teraz pytanie, co zagra na skoczek G4 biały? Roszadka. Co biały zagra na skoczek G4? Tam wcześniej można było wyjść gońcem i spróbować go wymienić, aczkolwiek puszczało to tak zwane pola białe. Oczywiście, panie Mak, że ma pan szansę na książki, trzeba się w kolejkę zapisać i tyle. No, spróbujemy pojechać po białych. Tylko trzeba połączyć wieże. Problem białych polega na tym, że mają niepołączone wieże. Śmiesznie będzie, jak wejdziemy gońcem na H3 i... Książki otrzymują osoby, które udzielają się w rozmównicy. Co ciekawe, a hetman C2.
Może tak na razie. Także są to dwie książki, tak jak mówię, drugi tom Encyklopedii Debiutów napisanej do spółki z Anatolem i to tu teraz będę święcił. Dobry wieczór, Panie Janie. I tam jest jak z F3 i z G3. E60 do E69, czyli z G3 i E80 do E89, czyli z F3, czyli wariant z fiankettem i wariant z Zemisza. Piszemy Samischa przez A umlaut. Natomiast drugą książką jest Olimpiada Szachowa Warszawa 1935. Trochę oszczędniej wydana. Gdzie ten koń poszedł? Ale za to tam jest kilkadziesiąt dobrze skomentowanych partii. Trochę mniejsza czcionka, bo tak jak mówię, oszczędnie była wydana. A Pani Króci, o co chodzi z tą niebieską szachownicą? Śliczna jest. Niebieska, ile to razy atakuje? Raz, dwa i trzy. Śliczna jest ta niebieska szachownica. Słabość drugiej linii. Agresywne sachy są dwie części. Czekam na ocenę Panie Robercie. Panie Robercie. Jeżeli on to napisał po norwesku i ktoś mu przetłumaczył na angielski i przetłumaczono to na polski, to nie polecam. Oj, dziękuję, czas upłynął. Tu, Panie Piotrze, konieczne jest D4 w trzecim ruchu. No trudno. Trzeba zagrać D4. Albo tu zagrać D4, znaczy teraz zagrać D4, przejęzyczyłem się. A teraz nie wolno grać D4, bo jest wyeliminowany goniec. I teraz goniec H3 dawało szansę na pozbycie się trupa gońca, ale widzimy, że pion E4 jest klinem w pozycji białych i utrudnia grę.